Dumastolicy.pl, naszym gościem, znamienity aktor, pan pan Wojciech Wysocki. Panie Wojciechu, co pana sprowadza na ten benefit koszykarski? Może kilka słów o całej uroczystości. Dlaczego pan się tu znalazł? No, zostałem zaproszony przez organizatorów, dowiedziałem się o tym, ponieważ no niedługo, ale przez 4-5 lat byłem wiernym, fanatycznym kibicem koszykarzy Polonii. No to pomyślałem, że warto to zobaczyć. Jestem dopiero po obejrzeniu dwóch, trzech plansz w tej chwili, idę oglądać. Bardzo się cieszę, że sekcja historyczna tak prężnie działa, ale nie ukrywam, że bardziej by mnie interesowała teraźniejszość, to znaczy fantastyczne mecze w ekstraklasie Polonii Warszawskiej, kobiet, mężczyzn. Troszeczkę to jest rzecz smutna, że od bodajże czterech sezonów nie mamy przedstawicieli Polonii w najwyższej klasie rozgrywek. No, wiadomo, że to jest kwestia pieniędzy, kwestia niespecjalnie przychylnego, a właściwie nieprzychylnego stanowiska władz miasta. No, ale trzeba sobie jakoś radzić i mieć wiarę i działać i robić wszystko, żeby te stare, dobre czasy stały się teraźniejszością, żebyśmy się nie spotykali tylko tutaj z okazji historycznych jakiejś uroczystości, ale żebyśmy się spotkali na trybunach nowej hali Polonii Warszawa, gdzie grają koszykarze i koszykarki. Na piłkę przychodzą zwykle Stefan Friedman i pan Jan Englert. Jak to jest z aktorami na koszykówce? Ja nie chodzę na piłkę nożną, ponieważ religia mi tego zabrania. W związku z tym jestem zdecydowanym fanem koszykówki. Tak przez wzgląd na to, że sam kiedyś grałem w kosza. A nie będę się rozwodził, dlaczego nie lubi piłki nożnej, to już jest inna sprawa. Natomiast wracając jakby do sedna, no ja zwykle chodziłem, bo już w tej chwili bardzo rzadko chodzę na koszykówkę. Jak Polonia była w Ekstraklasie, chodziliśmy razem z Grzesiem Wąsem, z Lesieniem, z Kalusem. Cały czas namawiałem Wiktora Zborowskiego, ale jest człowiekiem niespecjalnie skorym do wychodzenia z domu, jak już ma wyjątkowo wolny weekend. No więc może to się stanie jeszcze w przyszłości. Mam rozumieć, że mocna obsada z Rancza była obecna na koszykówce w Polonii? No tak, tak, tak. Bogdan co prawda Ślązak, ale sam grał trochę w koszykówkę i chodził razem ze mną. No i nawet się w tej chwili tak namawiamy, że no chociażby tych juniorów pooglądać. No. Ale można też jeszcze juniorki oglądać. Można też oglądać juniorki, oczywiście. Że tak powiem, z korzyścią dla estetyki oka. Także może się wybierzemy. Często w mediach słyszy się, że jest pan porównywany do Jacka Nicholsona, polskiego Jacka Nicholsona. On również jest fanem koszykówki, tylko że amerykańskiej, Lakersów, o ile pamiętam. No i teraz jeszcze moje takie drobne pytanie, to jest z kuchni. Na jakiej pozycji pan Wysocki występował jako koszykarz? No, ja byłem rozgrywającym. Zawsze modliłem się do Boga, żeby mieć 2 metry, no, posiadała tylko 1,80 m, w związku z czym grałem w Pogoni Szczecin, w juniorach, jako rozgrywający. Wystąpiliśmy w Katowicach na takiej spartakiadzie młodzieży, którą jeszcze Gierek otwierał, w Spodku Katowickim. Zajęliśmy tam no, najgorsze miejsce dla sportowca, jak to się mówi, czyli 4. Wtedy Wrocław rządził. Lublin chyba był 3, już tak dokładnie nie pamiętam. Wrocław na pewno wygrał. No także, no te moje jakieś sentymenty są duże. A jeszcze jakby nawiązując do Nicholsona, no to on też ma słaby okres w tej chwili, bo Lakersi grają okropnie. Już drugi czy trzeci sezon, także też nie ma specjalnych powodów do uciechy. Dziękuję panie Wojciechu ślicznie i zapraszam oczywiście na imprezę. Dzięki bardzo.